ponieśliśmy porażkę z dobrym zespołem, który miał swój plan, tak jak my, ale wykonał go lepiej. Wiedzieliśmy, na co musimy uważać, ale nie ustrzegliśmy się tego i myślę, że to był taki klucz do tego, że napędzaliśmy Chrobry. Zbyt dużo strat wygenerowaliśmy w środkowym sektorze, których nie chcieliśmy i uczulaliśmy, że musimy uciekać jednak w te boczne sektory i tam szukać przyspieszania ataku poprzez dobrą, szybką grę. I jakby za mało tego, szczególnie w pierwszej połowie, robiliśmy. A z kolei to, co mieliśmy, tego, czego mieliśmy unikać, to niestety dużo tych strat wygenerowaliśmy, bodajże 9 takich strat w pierwszej połowie, co na pewno jest bardzo dużą ilością i jesteśmy na to źli, że tak nam się to ułożyło. Oczywiście wynikało to też, że Chrobry podszedł wysoko w momencie, kiedy budowaliśmy ten atak, ale moi zawodnicy nie powinni tego zrobić. Taka jest piłka nożna. Mówi się, że tak się gra, jak przeciwnik pozwala. Zmusił nas przeciwnik do błędów. Szkoda, że w tych sektorach, w których jakby wiedzieliśmy, że i tak jak pracowaliśmy na tym, żeby tam właśnie nie robić tych strat, nie uniknęliśmy i stąd gdzieś tam napędzaliśmy Chrobrego. Ale w pewnym momencie to się uspokoiło, no i jak to w piłce, raz piłka, czy takie sytuacje, raz cię coś ostrzeże i unikniesz błędu, a raz nie. Nie widziałem tej sytuacji z tym pierwszym rzutem karnym. Wydawało się z perspektywy ławki, że nie ma ręki. Sędzia też nie podjął decyzji, że o rzucie karnym dopiero po interwencji VAR-u. Trzeba to zobaczyć na wideo. No wiemy, że te powtórki, które oglądają sędziowie, mają ten komfort, że gdzieś powinni podejmować słuszne decyzje i wierzę, że to była ich słuszna decyzja, że to nie był ich błąd. Dokonaliśmy dwóch zmian w przerwie. Chcieliśmy właśnie wprowadzić zawodników, którzy dodadzą energii drużynie i szybkości w działaniu. Wydawało się, że był już taki moment, w którym się napędziliśmy, no ale nie ustrzegliśmy się straty piłki na własnej połowie, kolejnej właśnie straty i znowu Chrobry przyspieszył szybkiego ataku i wykorzystał to i zdobył bramkę. Później oczywiście te kolejne nasze zmiany dały kolejną energię, taki dużo pozytywów. Zepchnęliśmy mocno Chrobrego do swojego pola karnego. Dużo tych sytuacji zaczęliśmy tworzyć, napędzać się właśnie przez te boczne sektory, tak jak mieliśmy od początku to robić, ale przyniosło to tylko efekt w postaci jednej bramki z rzutu karnego. No dużo tych rzutów karnych, dzisiaj 3 bramki po rzutach karnych. Czyli wniosek z tego, że coś tam w polu karnym się działo i tych sytuacji jeden i drugi zespół musiał wytworzyć. My na pewno w pierwszej połowie mało, ale w drugiej już byłem zadowolony z tego i na pewno tutaj pochwała dla chłopaków, którzy weszli na zmianę, dodali, tak jak powiedziałem wcześniej, dużo energii drużynie i pokazali, że mamy zmienników, którzy mogą wejść i próbować odwrócić losy tego meczu. Nie udało się, zbyt późno zdobyliśmy tą bramkę, liczyliśmy, że wcześniej zdobędziemy bramkę i trochę to poleci i będziemy mieli takiego przysłowiowego farta i doprowadzimy przynajmniej do wyrównania. Tak niestety dostaliśmy jeszcze rzut karny 3-0 i już na pewno nie było łatwo, ale tak się gra. Jak przeciwnik pozwala, nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji, przeciwnik wykorzystał, był taki bardzo konsekwentny dzisiaj Chrobry. Gratuluję zwycięstwa dla Chrobrego, gramy dalej, na pewno pracujemy dalej, jesteśmy świadomi tego, co musimy zrobić, jak musimy pracować, żeby odnosić zwycięstwa. Wiemy, że to nie będzie tak łatwe, że my z wszystkimi wygramy, ale mamy takie nastawienie, że w każdy mecz wychodzimy po to, żeby wygrać i nie zmienimy tego nastawienia i na pewno jeszcze wiele ciekawych meczów z udziałem naszym i wierzę bardzo głęboko w chłopaków, że to będą mecze zwycięskie. Dziękuję.